Oddam głos pani przewodniczącej dzielnicy po dymi, żeby to tak zachować tego miejsca, a potem pozwolę sobie ten głos wyrwać i poprowadzić. Bardzo proszę. Witam, proszę państwa, się u nas w Radzie Dzielnicy, mówię, że poszli po raz pierwszy. Jest mi niezmiernie miło, że na końcu się udało, w szczególności, że ostatnio też mieliśmy bardzo dużo problemów, bo nasze biuro było zalane, ale jak widać dzisiaj chyba, mam nadzieję, wszystkim się bardzo podoba, nasze ściany, parkiet. Przede wszystkim chciałabym przywitać serdecznie pana przewodniczącego, pana Bogusława Kośmidera, przewodniczących wszystkich rad dzielnic, państwa z urzędu, miasta oraz państwa z ZEO, państwa ze Stowarzyszenia imienia Stańczyka. Mam nadzieję, że będzie nam się bardzo dobrze obradowało. Może nie będę zabierała już czasu. Oddaję pałeczkę panu przewodniczącemu. Jakby państwo mieli jakiekolwiek problemy tutaj organizacyjne, coś byłoby potrzebne, bardzo proszę, służę pomocą. Także jest nam tutaj nasza pani Basia, jest Grzegorz Finowski, pan Mieczysław Czytajmo, więc w razie czego służymy pomocą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie siedzieć, ale mam doroźny głos. Proszę państwa, trzy takie organizacyjne sprawy. Pierwsza to taka, że mnie szczególnie miło, ponieważ jak to zaczynałem jako radny, to w tej dzielnicy byłem radnym miasta i tu odbywałem dyżury i mam takie podejrzenie, że dzielnica specjalnie się zalała, że tak to wyglądało. To oczywiście żartuję. Cieszę się, że państwu udało się ten lokal wyremontować. Oczywiście on dużo ładniej wygląda, nawet nie wtedy, kiedy był zniszczony, bo to wiadomo, ale przed zniszczeniem. I to jest po pierwsze. Po drugie, proszę państwa, zanim przejdziemy do porządku obrad, chciałem takie dwie kwestie poprosić, żeby one były wcześniej, jakby to być omówione. Pierwsza to taka, że państwo z Fundacji Stańczyka zgłosili się do mnie z prośbą o udzielenie pozwolenia na uczestnictwo w posiedzeniu Konwentu Przewodniczących Rad Dzielnic oraz udzielenie pozwolenia na zapisywanie rejestratorem dźwięku i obrazu wyżej wymienionego posiedzenia. Państwo z Fundacji Stańczyka filmują nasze posiedzenia Rady. Nie wiem, czy komisji, ale pewnie też. Stąd uznałem, że nie ma powodu, żeby jakikolwiek tutaj robić zastrzeżenia. Co prawda dzisiejsze spotkanie nie jest spotkaniem organu publicznego, którym jest na przykład Rada Miasta czy też komisje, ponieważ jak państwo wiecie, wy jesteście organem pomocniczym gminy. Tym niemniej osobiście nie widzę problemów, natomiast jeżeli ktoś uznaje, że w tej sprawie powinny być jakieś zastrzeżenia, to teraz jest czas, żeby to zgłosić. Nie widzę, w związku z tym zapraszam państwa do kręcenia, czy tam nie wiem, jak to wy nazywacie, ale w każdym razie, żeby to szło. I po drugie, mamy też tutaj kolegę z, nie wiem jak to się nazywa. Radnego Grajmy Siebie, a również radnego dzielnicy 12. Właśnie, poproszę, żeby kolega nie czekał do końca, żeby króciutko, w jednej minucie zaprezentował państwu pewien pomysł, który trochę go zaskoczyłem, ale to tak chciał było wziąć w smaku. Ja wstanę i pokażę książkę, którą pewnie większość z państwa zna. To była książka, to jest książka 18 cudów Krakowa według młodzieży. Młodzież ode mnie w Fundacji była pomysłodawcami tej książki. Działali jako grupa nieformalna Młodzi dla Krakowa. Natomiast większość tych osób działa jako wolontariusze, również u mnie w organizacji. Natomiast w tym momencie przygotowujemy grę na temat, na razie mówię, Starego Bieżanowa i to jest już ukończona gra, która niebawem ukaże się, gra planszowa, która niebawem ukaże się już w realu przygotowana i będzie można w nią zagrać. Natomiast mamy też bardzo duży pomysł i około 20 młodzieży bardzo pilnie pracuje nad tym pomysłem. Chce przygotować i przygotowuje, jest w trakcie przygotowania gry planszowej o Krakowie. Jest to taka gra, która jest skoncentrowana na promocji dzielnic, więc ona ma być takim nieformalnym przedłużeniem tego projektu 18 cudów Krakowa. I generalnie tutaj wydanie takich gier, jak rozmawialiśmy wstępnie z wydawcą, to około 25 tysięcy złotych, 1000 egzemplarzy, o ile byśmy chcieli akurat tą ilość wydać, ale taka nam się wydaje najbardziej zaporowa i w ogóle jedyna, od której możemy zaczynać, bo mniej się nie opłaca
więcej wiadomo, zawsze można. No w każdym razie wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ciekawy pomysł. Młodzież jest to bardzo zaangażowana. Ma to reklamować zabytki państwa dzielnic, najsilniejsze osoby, które mieszkają w państwa dzielnicy i w ogóle pokazywać tą dzielnicę od takich trochę mniej znanych, że tak powiem, stron, każdą. Tu jest taki projekt w planszy, tak pokażę, choć pewnie z daleka może nie widać, ale musicie mi zaufać, że naprawdę jest to... Tak, to może ja to wpuszczę dosłownie tak po prostu migiem, każdy będzie widział i tą Bieżanowie też wpuszczę, bo ona jest bardziej zaawansowana. No i w każdym razie konkludując, wiadomo, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, więc wiadomo, że fajnie by było, jakby udało się gdzieś tam w państwa dzielnicach poprosić o każde wsparcie dla tego projektu, bo wydaje mi się, że warto, że on jest na tyle dobry, że skoro wsparli państwo tamten wcześniejszy pomysł za 18 godzin Krakowa, to tym bardziej tą grę planszową, która naprawdę jest takim fenomenem, no i super, że młodzież się czymś takim zajmuje. No, dziękuję bardzo, rozumiem, że dzisiaj był znaczy sygnał po to, żeby państwo wiedzieli o tym. Te 18 cudów Krakowa myślę, że było bardzo fajnym pomysłem i dlatego uważam, że należy takie pomysły wspierać. Jeżeli dzielnice się do tego dołożą, myślę, że powstanie z tego coś, co też będziecie w swoich dzielnicach dzieciom na przykład dawać na nagrodę czy jako pamiątki. I to tyle. Rozumiem, że jak ktoś tam ogląda, to pewnie pana będzie tam potem jakoś pytał. Proszę Państwa, to tyle, jeśli chodzi o takie sprawy organizacyjne. Teraz sobie zrobimy małą listę obecności. Znaczy zapytam, czy po kolei będziemy szli dzielnicami, czy jedynki nie ma. Dwójka jest, bo jesteśmy w końcu. Trójka nie ma. Czwórka nie ma. Piątka jest. Szóstka nie ma. Siódemka jest. Ósemka jest. Dziewiątka jest. Nawet. Dziesiątka jest, jedenastka, nie widzę, dwunastka jest, trzynastka jest, tak? Nie, nie ma. Czternastka jest, piętnastka jest, szesnastka, nie widzę, siedemnastka jest, osiemnastka jest, przepraszam, za blisko siedzisz.